nazwa kampanii to Nie tracę siebie w schizofrenii. Chcemy pokazać zarówno samym chorym, jak i ich rodzinom, jak i opiekunom, przyjaciołom, tym, którzy są wokół nich, że po pierwsze nie należy się bać takich osób, że po drugie należy z nimi rozmawiać tak, jak rozmawiało się wtedy, kiedy jeszcze nie było tej diagnozy postawionej i potwierdzonej. I po trzecie wreszcie, że trzeba im stwarzać maksymalne możliwości do tego, żeby się realizowali tak, jakby po prostu nie byli chorzy. Filmy opowiadają historię dwóch osób, dwóch zupełnie różnych osób. Początkowo to miał być jeden film, okazało się, że schizofrenia, która miała być wspólnym mianownikiem, tym mianownikiem nie jest. Po prostu ludzie są tak różni, jak my jesteśmy różni, jak wszyscy ludzie obok nas są różni. Dlatego jakby ulepiłem z tego dwie historie o wyjątkowych osobowościach, o wyjątkowych postaciach, które robią wyjątkowe rzeczy. I jakby doskonale, a wręcz nawet lepiej niż tak zwany zwykły człowiek radzą sobie z chorobą, którą gdzieś tam wewnętrznie, której ciężar wewnętrznie noszą. Ja nie pamiętam w ogóle, jak ja wtedy zdobyłam to złoto, nie pamiętam, jak była ta dekoracja, jak grali chorym, nic nie pamiętam, było to wycięte. Warto leczyć tą chorobę, ponieważ no, jak, kiedy jest leczona i pacjent jest jakby no, też pod opieką odpowiednią, lekarza, psychologa, terapeutów różnego rodzaju, no może starać się wrócić do takiego normalnego funkcjonowania. Co widzieliśmy na tym filmie, który naprawdę bardzo mi się podobał, który jest godny polecenia. Cały zestaw ministrów zdrowia, finansów i rodziny powinien go obejrzeć obowiązkowo. Myślę, że film powinny zobaczyć wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób kiedykolwiek zetknęły się ze słowem schizofrenia. Bez względu na to, jakie mają z tym słowem doświadczenia, czy faktycznie znają kogoś, kto na taką chorobę cierpi i wiedzą, że to nie jest tak straszne, jak może się wydawać, lub jeszcze się z tym nie zetknęły i wydaje im się, że jest to jakaś właśnie straszliwa choroba, która i osoby, których należy się bać. Te osoby, myślę, powinny zobaczyć ten film, obejrzeć, co ci ludzie mają do jakby zaoferowania innym i może nawet na chwilę siebie porównać, czy robią chociaż 10% tego, co ci moi bohaterowie.